Wszystkim i witam w nowym filmiku. Plan na dzisiaj jest taki: zjem śniadanko, porobię parę rzeczy na laptopie i już będzie idealny czas, żebym poszła na siłownię. Tylko tak wam zdradzę sekret, że panicznie się boję wychodzić i wchodzić do naszej klatki, bo zaczyna się ten czas, kiedy szurnięte wrony atakują ludzi. I nie zmyślam, przeżyłam taki jeden atak czy dwa rok temu. Teraz jak jestem świadoma tego, to wy nawet nie wiecie, jak panicznie się boję wracać do domu. I jeszcze wyglądam jak jakiś, bo idę i tylko patrzę na drzewa, gdzie są wrony, bo już jedna prawie mnie zaatakowała, ale to jeszcze nie jest ten czas, kiedy małe uczą się latać, bo zauważyłam, że co chwilę nadlatują z jedzeniem, więc ich dopiero karmią. Zbliża się ten okropny okres. Jak coś w Warszawie, te wrony są gigantyczne. Jak kiedyś będziecie w Warszawie, zerknijcie na szare wrony. Takie bydlaki nas tutaj atakują, ale spoko, czytałam, że jakbym wychodziła z kijem codziennie, to wrony będą atakować ten kij, a nie mnie, bo jest wyżej położony, także... Skończyłam robić posty na pasiekę i teraz, tak jak mówiłam, kreatynka i siłownia. Jak słyszycie, no trochę jeszcze mam resztki choroby w sobie. Wydaje mi się, że to nie była taka choroba, tylko tak mnie daktyle rozłożyły. Wcześniej nie byłam na nie uczulona, a teraz tak, no wydaje mi się, takie mam przeczucie, że to właśnie one, bo czasami tak reaguję niestety na rzeczy, które mnie uczulają. A jeszcze pokażę wam, bo zmieniłam ustawienie tych, oj, czekajcie, wyciszę, tych półeczek w pokoju i jestem bardzo zadowolona. Jest tak subtelnie i czysto. Już wam pokazuję. Ta-da! Tutaj mamy książkę, którą otrzymałam od Oli. Notesik, świeczka, trzy czapki, bo widzicie, tak komponują się. My na to mówimy habazie, które zerwałyśmy tam blisko domu. To otrzymałam kiedyś od babci. Wazonik, no i mamy pudełeczko K, bo wiecie, Kasia. Obrazek, który namalowałam, jak miałyśmy COVID-a z Madzią. I tak nieskromnie powiem, że bardzo ładnie to chyba zrobiłam. I just sit here, writing all my dreams, killing all fears, shooting for the stars of the moon, yeah, counting up the distance. Robiłam dzisiaj górę, ale taką mieszaną, nie że tylko plecy czy coś w tym stylu, po prostu miałam gołąb. Miałam na to ochotę, kurczę, a przez to, że byłam chora, no to chwilę nie chodziłam na siłkę, także uważam, że to było rozsądne. Jutro postaram się dół zrobić i będzie. Na początku super się ćwiczyło, bo było tylko, no w sumie ja byłam jakiś gościu, a później zeszło się tyle ludzi, to same chłopy takie i och, czułam się już niefajnie, ale stwierdziłam, dobra, nieważne, ale już przestałam nagrywać, bo jednak było to troszkę za dużo dla mnie, jak co chwilę z tyłu ktoś był, z przodu był. No też nie chciałam ich łapać, zachować ich prywatność, ale nie, normalnie bym się umyła na siłowni, ale że jest dzień wycia głowy, to stwierdziłam, a już zrobię całe spa w domu. Ogólnie jest piękna pogoda, jak widzicie. Wiosna! Uwielbiam wiosnę, minus te trąbane wrony. Wchodzę do domu i od razu się umyłam. Ogarnę się i chyba zacznę robić obiad. Ale jestem czarna. Mam trochę suchą twarz, więc nałożę multipeptydy z Eveline. Niedługo zbliża się pewna zmiana w moim życiu i tak czasami łapię takiego doła, jak sobie poradzę, co powinnam robić i tak dalej, ale wtedy próbuję się otrząsnąć i po prostu mieć w głowie, że muszę się nacieszyć każdym dniem i nie martwić na zapas, bo
nie ma po co. Raz filtr, koniecznie nakładamy filtr i produkty na włosy, bo nie będę z nimi nic robić. Na imprezie chcę pobawić się trochę prostownicą z nimi, bo oczywiście mam już od miesiąca zaplanowaną fryzurę. Raz tylko ją przećwiczyłam, mam nadzieję, że wyjdzie, więc nie będę używać zbędnego ciepła na niej i nakładam kantu odżywka, którą się ustawia. Teraz taki jakby, a nie, teraz nałożę olejek. Kupiłam nawet ten sam, bo super jest, a był w promocji, więc już czeka na otwarcie. I na koniec taki jakby żel do włosów, żeby utrzymać kręt włosów. I miejmy nadzieję, że będą ładne loczki. Czas na racuchy. Szklanka mąki, szklanka mleka, cukier waniliowy i jedno jajko. Zapomniałam jeszcze trochę sody oczyszczonej. I na koniec wrzucam pokrojone jabłko. W sumie dwa jabłka. Wczoraj też je robiłam na obiad, ale po pierwsze Madzia lubi, jak są kawałki jabłek. Ja w sumie też, ale raz tak zrobiłam i miałam takie kawały. A tu się okazało, że to jabłko, którego używam, super się jakby praży. I w ogóle nie było czuć tych kawałków wczoraj, a starłam na tarce, więc dzisiaj pokroiłam kawałki, może tym razem wyjdzie. Ale wczoraj były dobre, mi bardzo smakowały. I usmażę je na oleju kokosowym. Wyszło mniej więcej tak, jeszcze tam się robią, bo to są pierwsze. I dodam sobie jogurt kokosowy. I Madzia kupiła przepyszne batony i mam zamiar sobie posypać, znaczy pokroić i nałożyć na niego i... Nie mogę się doczekać. I voila! Chcę właśnie odebrać paczkę od Hebe, bo niestety głupia ja nie zauważyłam, jak zamawiałam, że jest na adres przy Maćku, a nie przy mnie, bo kiedyś coś tam zamawiałam, jak mnie nie było i miał odebrać, no i nie zmieniłam i tak dwie paczki przyszły. A od razu po uczelni prawdopodobnie pójdziemy coś tam zjeść, Maciek chce, i do kina na film, na który tak średnio się cieszę, no ale jak on chce, to pójdziemy. Idę właśnie przy uliczce i nawet nie wiecie, jak jestem zestresowana. Wybrałam sobie najgorszy moment do nagrywania, bo jest taki korek. Właśnie mijałam panią i się zestresowałam, ale dobra. Muszę się przełamywać, a to jest moja blizna, blizna głupoty. Bo rano brałam coś z szafy i zahaczyłam o klamkę od szafy. Troszkę minęło jeszcze. Przed SGH-em spotkałam się z Kasią, tam miała parę moich rzeczy po imprezie. I czajcie, kto był pod SGH-em, no ja nie wiedziałam. Tak idę sobie do Kasi, w stronę Kasi, i widzę, że tak sporo osób i robię sobie zdjęcie z jakimiś ludźmi. Patrzę i może kojarzę, mówię, że nie. Patrzę, a tu Marcin Zieliński był. No nie podeszłam do niego ani nic, ale nagrałam go z tajniaka. I kiedyś będziecie w rejonie SGH-a, to koniecznie musicie wpaść na Indyką Współczesnych. Jak będziecie przed jakąś imprezą, to jest bardzo fajne rozwiązanie. Co prawda kiedyś było bardzo tanie, jakieś 15 zł, a teraz już troszeczkę podrożało, 22. Oj, tak. Ja rzadko kiedy dokończę to, a ja potrafię dużo zjeść. Mamy kolejny dzień, witam. Wczoraj w kinie było w porządku. Nie mój typ filmu, byłam już na trójce, nie pamiętam w którym roku wyszła trójka, ale byłam na tej trzeciej części, wiedziałam, że mi się średnio podoba, no ale wiedziałam, że będę dobrą dziewczyną i się poświęcę. Nie no, dla mnie po prostu za dużo akcji, ja lubię takie thrillery w ogóle, ale po prostu to już było przesada. Faktycznie styl nagrania, w ogóle efekty specjalne, dźwiękowe, super to dobrali, no ale nie mój film. A dzisiaj miałam chwilową sesję przez telefon z Olą, nadrobiłyśmy zaległości i teraz robię coś, czego praktycznie nigdy nie robię, jedynie jak muszę, ale prasuję ciuchy, bo wystawiłam tutaj outfity i chodził za mną jeden pomysł na Reels i Shorts, więc chciałam się dobrze przygotować do tego, prasować ładnie ciuchy, bo będę jakby taki outfit inspo filmik. Jeszcze właśnie nie jestem pewna, czy zrobię filmik ze zdjęć, czy zrobię filmik z krótkich filmików. O, jeszcze do przemyślenia, ale robię właśnie moją najmniej ulubioną czynność, czyli prasowanie. Jak byłam mała, to for fun prasowałam rzeczy, ale szybko się to skończyło. Także puszczę sobie jakiś filmik na YouTubie i będę prasować. Normalnie bym oglądała Big Bang Theory, bo nie skończyłam jeszcze na szczęście. Ale przez ostatni
tydzień tak się wciągnęłam, że sama musiałam sobie dać szlaban na serial, bo to już było straszne. Do wszystkiego oglądałam. Myłam naczynia, gotowałam, sprzątałam, no i właśnie jak, nie wiem, zaczęłam robić jakąś czynność pożyteczną, no ale zaczynałam sprzątać, to puszczałam sobie, no i dajmy na to, że skończyłam sprzątać, a nie skończyłam filmiku, więc siadałam na kanapie, oglądałam i tak się wciągałam w telefon, więc muszę być odpowiedzialną osobą i dałam sobie szlaban na serial na tydzień, więc teraz oglądam zaległości jakieś na YouTubie i będziemy pracować jako influ. I właśnie takie nagrywanie trzech outfitów zajęło mi 2 godziny i jeszcze do tego składanie tego, więc pewnie plus minus godzinka. Tak wam mówię dla ciekawych, którzy nie zajmują się tym, nie robią tego hobbystycznie, ale no takie krótkie coś zajmuje dość sporo, albo na przykład jak na wyjazd jadę i wiem, że chcę nagrać czy vloga, czy reelsa, to cały czas mam z tyłu głowy, że muszę mieć telefon ze sobą, ale nie zrozumcie mnie tak, że narzekam albo mówię, jakie to jest ciężkie. Po prostu uświadamiam was, jak to wszystko wygląda. Nie jestem żadnym specem, też nie czujcie tego jako przechwalenie. Po prostu wam mówię, jak to wygląda. Mi to osobiście sprawia wielką przyjemność. No gdyby nie, to bym nie robiła tego for fun, ale gdybyście zobaczyli, co się dzieje w drugą stronę, bo wiecie, to musi być czyściutko, ładnie. A to jakbyście widzieli lustro, no bo nakręcam tylnią kamerką, to lustro mam tak, najpierw na krześle, później pudełko z butami, miska na pranie i lustro, przed tym lampa, zwinięty dywan, żebym nie pobrudziła. Także najgorsze w tym wszystkim to jest sprzątanie. Będzie mi bardzo miło, jeśli zajrzycie na mojego Instagrama i polubicie tego reelsa, bo prawdopodobnie już będzie, jak ten film wyjdzie. Dobra, nie zwlekam, tylko sprzątam i coś na obiad trzeba zrobić. Dobra, pokażę wam, ale proszę mnie tu nie krytykować. Tak pięknie się to prezentuje. Ach, that influencer life. Maciej przyszedł, zrobiłam znowu racuchy z jabłkami, co prawda wyśmiał moje racuchy z jabłkami. I zaraz idziemy na siłownię. I leci kreatynka. Sami próbuję Maćka limonka, cytryna, to taka średniawka, ale teraz dostał nową. I może spróbujemy? Och! Cheers! No gdzie palec? Czy się odbija zawsze potem? Nie wiem. Tak. Ty nie nagrywa? Nie! Ale są pleci na tym nagraniu. Lecimy. Wychodzę dzisiaj z koleżanką na drinę i za pozdrawiam. I tak się prezentuję. Biała koszula Madzi, nie wiem skąd. I jeansy z Teaser. A oto make-up na dzisiejsze wyjście. Nic specjalnego, twarz normalnie jak zawsze. Tylko użyłam brązowego cienia i wewnętrzne kąciki. Fioletowy cień i lekki błysk. W sumie rozświetlacz z Golden Rose, ten różowy, i nałożę na usta błyszczyk z Eveline. Na tym zakończę dzisiejszy filmik. Dziękuję wszystkim, którzy zostali do tego momentu. Życzę wam miłego tygodnia i do następnego. Bye!